Witam wszystkich. Chciałem dzisiaj pokazać Wam fajny sposób, jak się pozbyć plagi komarów w ogrodzie. Skąd pomysł na trzymanie guppików w donicy? Byłem w Tajlandii i tam ludzie przy swoich domach mają donice z guppikami. Pytając się okolicznych mieszkańców, o co chodzi z tymi guppikami w donicy, powiedzieli mi, że to jest idealny sposób, aby się pozbyć komarów. Komary składają swoje jajka, a potem larwy rozwijają się w wodzie, więc komary szukają takiego miejsca. Gdy złożą jajka i potem larwy rozwijają się w wodzie, nasze guppiki mogą je zjeść, więc też odżywiają się nimi. Tutaj chciałam Wam pokazać moją donicę w ogrodzie, która jest z guppikami koi albino. Myślę, że na pewno trochę będzie mniej komarów w tym roku. Tutaj, jak widzicie na filmie, mam właśnie te guppiki, donica z wodą, w środku rośliny, jakaś pistia, rośliny wychodzące na zewnątrz. Tutaj widać, że nawet jedna kwitnie. Teraz się guppiki schowały, jak jestem bliżej. Ale z reguły pływają właśnie przy toni wody i wszystkie właśnie owady zjadają, które zbliżają się do wody. Napiszcie pod filmem, czy Wy macie jakieś swoje sposoby na pozbycie się komarów i co sądzicie o trzymaniu ryb akwariowych w okresie letnim na zewnątrz. Oczywiście zapraszam do dania łapki w górę i dziękuję za uwagę.